ile skutecznie zadziałała małopolska tarcza antykryzysowa? Jakie są działania prospołeczne ze strony zarządu województwa? I wreszcie, jakie inwestycje zrealizowano w Małopolsce i jakich inwestycji Małopolska potrzebuje? O tym będę rozmawiał z marszałkiem województwa. Moim gościem jest pan Witold Kozłowski, marszałek województwa małopolskiego. Dzień dobry, panie marszałku. Dzień dobry, panie redaktorze. Witam wszystkich. Panie marszałku, to na początek podsumujmy trochę działania województwa, jeżeli chodzi o tarcze, tak? Tarcze antykryzysowe związane z epidemią COVID. Czy jest pan zadowolony z tych działań, z tego, jak właśnie województwo działało, no po prostu w kryzysie, zareagowało na kryzys? Panie redaktorze, wszyscy wiemy, że gdzieś, jeśli dobrze pamiętam, 4 marca 2020 roku pojawił się pierwszy przypadek w naszym kraju koronawirusa. W Małopolsce pojawił się 9, ale oczywiście informacje o początkach epidemii w niektórych krajach, a później pandemii ogólnoświatowej pojawiały się już dużo wcześniej. Każdy mógł do nich sięgnąć w różnej międzynarodowej prasie i serwisach, więc ja nie miałem żadnej wątpliwości, że prędzej czy później dotrze to wszystko i do naszego kraju, i do Małopolski, więc myślałem o tych wszystkich kwestiach, które wcześniej, ale jak już to wszystko zaistniało u nas w Małopolsce, naprawdę jest taka, że musieliśmy praktycznie z soboty na poniedziałek dokonać całkowitego przewartościowania naszych celów, które były precyzyjnie zaplanowane na cały rok, łącznie ze źródłami sfinansowania realizacji naszych zadań. I wtedy powstał pomysł na duży projekt samorządowy, bo Małopolska Tarcza Antykryzysowa to projekt składający się z 6 pakietów. W pierwszej kolejności oczywiście pakiet medyczny, bo to było wyzwanie absolutnie priorytetowe, no ale też w ślad za tym wsparcie tych przedsiębiorców, którzy w sposób szczególny ucierpieli, więc pakiet przedsiębiorczości, pakiet płynności finansowej, a w dalszej kolejności kolejne obszary, które zostały mocno dotknięte przez pandemię, czyli pakiet społeczny, pakiet edukacyjny, a na końcu pakiet rozwoju, w którym przewidywaliśmy wykorzystanie wszystkich naszych możliwych środków po to, aby przedsiębiorcy mieli dostęp do środków inwestycyjnych, a tym samym ratowali swoją płynność, ale też utrzymywali miejsca pracy. Powiem tak, że to już może trochę z perspektywy czasu żartobliwie, kiedy na posiedzeniu zarządu przedstawiłem ten projekt, to wszyscy odetchnęli z ulgą, że rysuje się jakieś nowe wielkie zadanie, czyli inaczej mówiąc, nasza reakcja na bardzo trudną sytuację pandemiczną. No ale kiedy powiedziałem, moi drodzy, słuchajcie, ale nie mamy ani złotówki na realizację tego projektu, no to wtedy można powiedzieć, że wszyscy posmutnieli, ale ja też wiedziałem już wcześniej, no tak to jest, marszałek, który wcześniej wie o różnych rzeczach, że Komisja Europejska mocno przyspieszy kwestie związane z negocjacjami wykorzystania różnych środków, które pozostają jako oszczędności w poszczególnych osiach albo możliwości przenoszenia środków z jednej osi do drugiej. Zwyczajowo to trwało 10-12 miesięcy. Myśmy zgody otrzymywali na początku 3 tygodniach. No to było przyspieszenie bardzo duże. I teraz już w największym skrócie powiem, że zaczynaliśmy od zera. W tej chwili budżet Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej to już jest grubo ponad 1,5 miliarda złotych, więc to są poważne kwoty, którymi myśmy z jednej strony bronili całą wspólnotę małopolską przed koronawirusem, a z drugiej strony wzmacnialiśmy cały system służby zdrowia, bo nie koncentrowaliśmy uwagi tylko i wyłącznie na jednostkach wojewódzkich, tylko wsparliśmy cały system, więc wszystkie szpitale powiatowe, a i te służby ratownicze, służby sanitarne,
szpitale uniwersyteckie, szpitale branżowe. Wydaliśmy na to około 240 milionów złotych. No, takim szlagowym, zrealizowanym zadaniem był zakup na przykład 50 ambulansów, absolutnie w 100% wyposażonych we wszystkie najnowocześniejsze urządzenia. Oprócz tego kupiliśmy też na przykład dla Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczych Straży Pożarnej 50 kompletnie wyposażonych namiotów modułowych, z których można w kilka godzin byłoby zbudować szpital polowy na 500 miejsc. Więc oczywiście tych zakupów było bardzo dużo, bardzo dużo. O tym decydowali szefowie poszczególnych placówek medycznych, ponieważ oparliśmy to na takiej zasadzie, że my jako komitet sterujący podejmowaliśmy decyzje finansowe, natomiast już co do szczegółowych zakupów decyzje podejmowali dyrektorzy poszczególnych placówek, ale w oparciu o wykaz możliwych do zakupu covidowych urządzeń, wyposażeń, oczywiście też materiałów do ochrony osobistej, środków ochrony osobistej, które opracowało Ministerstwo Zdrowia. Więc tu mieliśmy pewność, że te zakupy i te środki, które przeznaczamy publiczne, będą całkowicie służyły przede wszystkim walce z COVID-em. Panie Marszałku, to są działania związane z COVID-em, z Małopolską tarczą antykryzysową. Chciałbym, żebyśmy teraz przyjrzeli się działaniom prospołecznym ze strony województwa. Jak one wyglądają? Można powiedzieć, że te obydwie sprawy się oczywiście łączą, ale no, wiem wręcz, że jest dużo działań takich na rzecz społeczeństwa prospołecznych ze strony władz wojewódzkich. Jak one wyglądają? Panie redaktorze, jest rzeczą oczywistą, że myśmy nie mogli zrezygnować z dużych bieżących zadań, które były wcześniej zaplanowane, więc te zadania były równolegle realizowane. To, co mogliśmy odłożyć na bok jako niekonieczne bieżące zadania, tośmy odłożyli, ale te wcześniej zaplanowane, no, chociażby cały proces ubiegania się o ustanowienie świętego Jana Pawła II patronem Małopolski. Przecież Jan Paweł II, kiedyś Karolek Wojtyła, później ksiądz Karol, później biskup krakowski, w końcu kardynał i papież Jan Paweł II. W końcu w czasach współczesnych święty Jan Paweł II to przecież największy z Polaków w historii naszego narodu. I Małopolanin, więc rzeczą dla nas było oczywistą i naturalną, że ubiegaliśmy się o to, aby święty Jan Paweł II był patronem Małopolski. To się też stało dekretem papieskim z roku ubiegłego, z 5 października został ustanowiony świętym. To dla nas duża satysfakcja, ale też duże wyzwanie. Oczywiście ja mówię, zadał pan pytanie o działaniach prospołecznych w szerszym kontekście, bo szereg innych działań podejmowaliśmy związanych chociażby z działaniami w całym obszarze pakietu społecznego, wspieranie różnego rodzaju ośrodków całodobowej opieki również mieściło się w naszych działaniach, ale rzecz chyba taka najciekawsza, która nam się wydarzyła, bardzo przyjemna zresztą i wyróżniająca nas, to narodziny sześcioraczków w naszym województwie, dokładnie w miejscowości Telmanowa w gminie Ochotnica Dolna. No, była to radość wielka, aczkolwiek ryzyka z utrzymaniem stabilnego funkcjonowania zdrowotnego tych maluszków było duże, ale no, świetna praca lekarzy z centrum dziecka Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie przyniosła to, że teraz te wszystkie dzieciątka się rozwijają bardzo dobrze. Natomiast my jako samorząd wojewódzki w zasadzie, można powiedzieć, natychmiast
Podjęliśmy decyzję o wsparciu tej rodziny kwotą w wysokości 100 tysięcy złotych. To taki był zaszczyt na start. Natomiast wiedzieliśmy od początku, pomimo to, że ta rodzina jest rodziną w miarę dobrze sytuowaną, no ale jednak sześcioro takich maluszków, które wymagały non-stop rehabilitacji, dowożenia do różnych specjalistów. Oprócz tego jeszcze jeden chłopczyk, który 2 lata jest starszy od tej szóstki, no to jest, można powiedzieć, dla rodziców ogromne wyzwanie. Więc stworzyliśmy taki program ochronny, czy letni. Można powiedzieć, w skali roku przeznaczamy ponad 900 tysięcy na opłatę opiekunek dla tych dzieci, jako wsparcie dla tej rodziny. I to zapewniło takie stabilne funkcjonowanie i też spowodowało to, że siłą rzeczy rodzina mogła spokojniej funkcjonować bez jakichś napięć wewnętrznych, które, no, wszyscy wiemy, jak nie wiadomo w co ręce włożyć, to pojawiają się też różnego rodzaju sytuacje kryzysowe, więc Bogu dziękować, ponieważ często odwiedzam tą rodzinę. Z takimi sytuacjami nie mieliśmy miejsca, wszystko jest w jak najlepszym porządku, dzieci rozwijają się bardzo dobrze. Dzieci chowają się zdrowo. Panie marszałku, to już kończąc powoli naszą rozmowę, zmierzając do końca, chciałbym porozmawiać o kwestiach inwestycji w województwie. Jakby pan podsumował regionalny program operacyjny za te lata 2014-2020? Co udało się zrobić? Gdzie jeszcze widzi pan potrzebę tychże inwestycji? Jest rzeczą oczywistą, że korzystamy z tych możliwości, które nam przynoszą fundusze europejskie, maksymalnie jak to tylko jest możliwe. Te fundusze, oczywiście nie możemy o tym zapominać, zawsze są wspierane z budżetu państwa, ale też z budżetu województwa. Myśmy rozpoczęli takie inwestycje dzięki temu, które, no, nasi poprzednicy jakoś mieli problem z rozpoczęciem. Chociażby połączenie autostrady A4 z tak zwanym SAG-iem, czyli Strefą Aktywności Gospodarczej w Tarnowie. No, inwestycja w okolicach 180 milionów. To już jest w trakcie realizacji i bardzo zaawansowanej realizacji, ale też zakupiliśmy nowe składy pociągów pasażerskich, bardzo nowoczesne, zarówno z nowosądeckiej firmy Newag, to zakup za około 240 milionów. Rozpoczęliśmy budowę zaplecza kolejowego za blisko 100 milionów, którego nie było w naszym województwie. Korzystaliśmy w tym zakresie z innych tego rodzaju usług. Oczywiście to kosztochłonne i czasochłonne. W tej chwili już od następnego roku będziemy nie tylko korzystać ze swojego zaplecza, ale również będziemy w tym zakresie realizować usługi dla innych przewoźników. Most w Borusowej, no, moglibyśmy mnożyć tych przykładów bardzo, bardzo wiele. A potrzeby, przyszłe inwestycje, gdzie pan widzi te potrzeby największe? No. Potrzeby są, jak to zwykle bywa, bardzo duże, zwłaszcza że, panie redaktorze, my w pewnym sensie infrastruktury technicznej, drogowej, ale i też sportowej przygotowujemy się do przyjęcia sportowców z 50 krajów europejskich w ramach Igrzysk Europejskich w 2023 roku. No, pokonujemy szereg bardzo trudnych przeszkód wspólnie ze stroną rządową, z miastem Krakowem, po części też z województwem śląskim. No ale tak to jest, jak organizuje się takie olbrzymie, duże wydarzenia sportowe, a Igrzyska Europejskie to największe multidyscyplinarne wydarzenie sportowe w Europie, które do tej pory było rozgrywane. To siłą rzeczy tych przeszkód jest i problemów bardzo dużo, w związku z tym, jak pan pyta o potrzeby, no to jest rzeczą oczywistą, że musimy dokonać szeregu modernizacji, remontów, ale też poprawy dróg dojazdowych do wielu miejsc, które nie tylko będą arenami sportowymi,
ale również będą odwiedzane w ramach różnego rodzaju wycieczek dla naszych gości, którzy przyjadą z tych 50 krajów, sportowców, ekip technicznych, kibiców, no wszystkich tych, którzy podejmą decyzję o przyjeździe do nas, więc ten kolejny rok będzie rokiem realizacji wielu, wielu, wielu zadań w tym zakresie. Mamy taką nadzieję, że oprócz tego wsparcia, które zadeklarowała już strona rządowa, również będziemy mogli skorzystać z funduszy europejskich. Panie Marszałku, no cóż, wypada trzymać kciuki. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim gościem był pan Witold Kozłowski, marszałek województwa małopolskiego. Jeszcze raz dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję, panie redaktorze. Pozdrawiam wszystkich widzów.